wystąpienie. Zapraszam Państwa na wystąpienie Macieja Bittnera, eksperta Instytutu Misesa do spraw rynków finansowych, jednocześnie głównego ekonomista Wealth Solutions, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, bardzo często pojawiającego się w mainstreamowych mediach. Maćku, bardzo proszę. Myślę, że do pochylenia się nad dzisiejszym tematem nie trzeba specjalnie zachęcać. To jest temat bardzo obecny, jak to Mateusz powiedział, również w mainstreamowych mediach. No i myślę, że parę słów wprowadzenia i jakichś takich prostych narzędzi intelektualnych, jak myśleć nad problemem bankructwa państwa, tutaj się Państwu przyda. Mam wrażenie, że mimo, że te dyskusje takie są, powiedzmy, w różnych mediach bardzo obecne, to takich podstawowych narzędzi brakuje i to właściwie jest celem tego wystąpienia, żeby jakoś przybliżyć. Ale nie bezkrytycznie, bo one nie wszystkie spełniają swoją rolę. Więc tak, na początku krótkie wprowadzenie do problematyki długu od strony księgowej. Nie zagłębiając się za bardzo szczegóły, ale postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym dokładnie ten dług jest. Podam jakąś definicję i zobaczymy, co z tego dalej wychodzi. Pokażę też takie najczęściej stosowane narzędzie przez ekonomistów, jeśli chodzi o ocenę wypłacalności państw, czyli symulację ścieżki zadłużenia. Bardzo prosto, ale też coś powinno z tego wyniknąć. Następnie, korzystając z książki, którą sobie pozwolę tutaj przynieść, pani ekonomistki i pana ekonomisty Carmen Reinhardt i Kenneta Rogoffa, This Time is Different, to jest stosunkowo nowa książka, której najważniejszą zaletą jest baza danych bankructw państw. Trochę szczegółowo, że właśnie baza danych, która w całości nie była znana. Znaczy, to jest pierwsza publikacja, w której zebrane zostało 200 lat, no tak, oni tam się chwalą, że to jest tam 8 centuries, czy 800 lat, no ale przede wszystkim z ostatnich 200 lat, no i ona przede wszystkim pokazuje, że bankructwo nie jest rzeczą rzadką i wręcz jest normą, a nie jakąś taką abstrakcją. No i trochę danych z tej książki też pokażę, żeby przybliżyć jakiś taki historyczny kontekst bankructw. Następnie zastanowimy się nad kilkoma takimi pytaniami, które często padają przy okazji problemu bankructw państw. Przede wszystkim pytanie, czy warto jest zbankrutować. To znaczy, czy może są okoliczności, w których w interesie obywateli danego państwa jest jego bankructwo. Dobrze, to... Tutaj nie wiem, czy to z daleka widać, ale w prawym górnym rogu mamy gmach Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej. Jest to olbrzymi budynek, chyba większy jest tylko NBP w okolicy, tak jak się przyjdzie, ale może w niektórych wymiarach nawet Ministerstwo Finansów jest większe. No i dlaczego ono jest tak duże? Choćby dlatego, że zagadnienie długu publicznego jest niezwykle skomplikowane. Znaczy, nie jest to coś, co jakby można, trzeba przyświecić co najmniej jeden wykład, żeby tłumaczyć dokładnie, z czego dług publiczny się składa. W jego definicji jest masa i na pewno to wielu z Państwa miał taki dysonans poznawczy, co najmniej w przypadku długu Stanów Zjednoczonych, że czasami ten dług do PKB to jest 60%, a czasami jest 100%. Albo na przykład dług Japonii czasami jest 200%, a czasami jest 90%. Czyli różnice są olbrzymie. A przypuszczalnie źródła, z których się te procenty bierze, są w miarę wiarygodne. Więc to nie jest tak, że nie wiem, zacytowało jakąś wartość przed 10 lat. To są rywalizujące ze sobą wartości. No i pytanie, na którą patrzeć. Ogólna definicja długu publicznego jest prosta. Dług publiczny to są skumulowane zobowiązania, czyli zobowiązania zaciągnięte w przeszłości przez sektor publiczny. No ale pytanie jest, czym jest ten sektor publiczny i co to są za zobowiązania? I oczywiście zobowiązania w postaci obligacji, które państwo wyemitowało, obiecało zapłacić nominał w jakimś terminie i płacić kupony, to niewątpliwie się liczą. Natomiast inne zobowiązania, takie jak gwarancje państwa, na przykład gwarancje dane sektorowi bankowemu albo jakimś innym firmom, zobowiązania, które zaciągają firmy państwowe albo jakieś oddziały
państwa, tak, więc żeby mieć instytucje państwowe, ale no nie będące skarbem państwa, na przykład jak w Polsce ZUS, albo też samorządy, które no, nie są, no, nie zawsze ma się na myśli mówiąc państwo, natomiast w przypadku ten sektor publiczny, no to uwzględnia możliwie wszystko. No i teoretycznie tak samo te gwarancje i te zobowiązania firm państwowych, to właśnie też powinno się wliczać. No ale powiedzmy sektor, znaczy państwa, właśnie wszystkie państwa na świecie w tej chwili dają gwarancje in blanco na sektora bankowego. Znaczy całość depozytów jest gwarantowany, no i trudno, żeby to wliczać od razu do długu publicznego. No przecież to, no jednak te gwarancje, no być może w ogóle nie trzeba będzie z nich korzystać, tak, na pewno w niektórych krajach tak jest, no albo też no nie w całości te depozyty będą musiały być pokryte z jakichś środków państwowych, no to może być jakaś część, no jak bank bankrutuje, no to nie jest tak, że to wszystko wyparuje, to zawsze jest jakiś odsetek, więc bardzo trudno powiedzieć, jaka część tych gwarancji się powinna wliczać. Więc no oczywiście dług może być denominowany w walucie tego kraju, co emituje, albo innej. Zmieniają się kursy walutowe, więc też poziom tego długu się waha. Więc oczywiście tak, na początku chciałem powiedzieć, że to jest złożone bardzo, ale do jakiejś definicji, znaczy do jakiegoś przynajmniej wskaźnika, żeby potem przeprowadzić taką symulację, trzeba zmierzać. Więc ten wskaźnik, do którego będziemy zmierzać, to on zawiera w sobie możliwie najwięcej tych zobowiązań, no ale takich, które da się policzyć. Jeżeli się nie da czegoś policzyć, czyli na przykład no, jakaś taka gwarancja in blanco dla depozytów, to tego w ogóle nie ma. Natomiast sektor publiczny, no to bierze też, znaczy tak jak powiedzmy definicja konstytucyjna długu, czy polska definicja długu, no to wlicza też dług samorządów. No i tu też taki wskaźnik będzie brany pod uwagę. Czyli różnienie między długiem publicznym a długiem państwa. No dług państwa no to jest tylko to, co rząd, jakie rząd zaciąga zobowiązania. Natomiast dług publiczny no to jest ta szersza definicja. No i przede wszystkim pod kątem wypłacalności państwa no to raczej należy patrzeć na tą szerszą definicję. Inna sprawa to jest dług publiczny brutto i netto. To jest właśnie przyczyna tej różnicy między długiem japońskim 200% a 90%. Ponieważ część, no, dług brutto to są te zobowiązania, które państwo oficjalnie ma. Natomiast dług netto to są te zobowiązania pomniejszone o aktywa, które państwo posiada. No i te aktywa to na przykład może być właśnie ten sam dług. To znaczy dług może być posiadany jakichś agencji rządowych. Na przykład w Stanach to jest bardzo duża część długu. Największa część długu amerykańskiego, nieposiadana przez obywateli amerykańskich, to jest posiadana przez jakieś agencje rządowe. No i trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście jest dług, bo no, nikt tutaj nie znaczy, gdyby on nie został spłacony, no to nie byłoby obywateli czy jakby inwestorów poszkodowanych. No to można by taką operację przeprowadzić dużo łatwiej niż jakieś bankructwo, którym tracą inwestorzy. To już byłaby właściwie jakaś zmiana w ramach finansów publicznych. Więc raczej należy patrzeć na dług netto. No ale te aktywa mogą być różne, tak jak Japonia na części ma jakieś rezerwy walutowe bardzo wysokie. I mogłaby je sprzedać i spłacić część długu, no, ale nie wiadomo, ile one są warte. Tak mogą w krytycznej sytuacji okazać się mało warte i w rezultacie ważniejszy byłby dług brutto. Więc my będziemy patrzeć na dług brutto. Inna sprawa, to co pan doktor wczoraj powiedział, pokazywał takie symulacje przedłużające w przyszłość na podstawie Congressional Budget Office na przykład, jak będzie wyglądał dług Stanów Zjednoczonych za 20 lat. Ale to powiedzmy, co tam pokazuje, nie wiem, na rok, taki eksplodujący wykres do roku 2050, to nie jest jeszcze dług publiczny. To jest dług, który by się pojawił, gdyby wszystkie ustawy i trendy demograficzne podążały zgodnie z obecnymi przewidywaniami. Ale tak być nie musi. Można dokonać szeregu korekt w prawie
I ten dług, jakby ta ścieżka może podążać zupełnie inaczej. Więc to jest coś, co nas czeka, ale to nie jest jeszcze dług, który mamy. Z tych zobowiązań jest się dużo łatwiej wycofać i nie będzie to bankructwem, niż z obligacji, które już zostały wyemitowane. Także długu wynikającego z przyszłych wydatków, no bo mówicie, że jakby zgodnie z zasadą rachunkowości takie coś powinno być wliczane od razu do bieżącego długu. No bo zaciągnęliśmy to już teraz, powiedzmy uchwalając taką ustawę, która tam będzie płaciła jakieś trzynastki, emerytury czy wyższe, czy coś takiego w przyszłości, no to już jakby powinno być to zaksięgowane dzisiaj. No ale ponieważ to można zmienić, no to i jakby żadne zobowiązania bieżące nie powstały z tego tytułu jeszcze, one powstają co roku, ale tak, także no tu jakby tak jak ja będę pokazywał taki powiedzmy jeden prosty wskaźnik długu do PKB, to on będzie tylko wyjmował te brutto zobowiązania sektora publicznego bieżące, nie jakieś przyszłe. No i dlaczego do PKB? No musi być jakiś punkt odniesienia, nie możemy liczyć tego długu w milionach, bo państwo, no jest to sprawa oczywista do pewnego stopnia, no bo państwo, które jest duże, znaczy małe, a powiedzmy ma duży dług w milionach, no to dla niego to jest duże obciążenie, no, a ten sam dług dla dużego państwa nie jest aż takim obciążeniem. Tak oczywiście można wybrać szereg konkurencyjnych wskaźników, na przykład zdaniem tych państwa dużo lepszym wskaźnikiem jest, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki wschodzące, dług do eksportu. Jeśli chodzi o jakby taki prognostyk spłaty zadłużenia zagranicznego. Można też mierzyć w stosunku do przychodów państwa, no ale przyjęło się do PKB. No PKB jest jakimś takim szerszym, w sensie byśmy, który też może pozwolić ocenić, jakie te przychody będą. Znaczy, że no ale to też powiedzmy może być złudne, bo takie kraje powiedzmy jak Grecja, nie, czy państwo wiedzą, Grecja ma jeden z najniższych wskaźników, znaczy tych takich dni wolności podatkowej, znaczy tamte podatki są stosunkowo niskie, ale nie bardzo da się je podwyższyć, bo jest bardzo duża szara strefa, ludzie unikają płacenia tych podatków i tam rzeczywiście działa dobrze ten efekt Laffera, bo jakby przykręcenie śruby podatkowej powoduje taką ucieczkę, jeszcze tak duże przyzwolenie na to, że oni właściwie nie bardzo mogą te dochody zwiększyć. Tak jak to teraz wygląda. No dobrze, to póki jeszcze tu państwo są wypoczęci, to pozwolę sobie na dwóch slajdach takie wzory zaprezentować. Niestety nie mam wskaźnika, ale będziemy szli tutaj sobie od góry, od lewej do prawej po polsku. No. I tak, małe D to jest dług do PKB, czyli duże D do Y, niech Y to będzie tym PKB. No i chcemy zobaczyć, bo chcemy uzyskać zależność, jak dług dzisiaj, powiedzmy przyszły, zależy od długu dzisiejszego. Jak to ewoluuje w czasie. Żeby no, na przykład ocenić, powiedzmy, jak nawet duży deficyt państwo sobie może pozwolić, no i jak w przyszłości ten dług będzie wyglądał, znaczy czy on, powiedzmy, rośnie aż do nieskończoności, czy jakoś się stabilizuje. No i to do tego są potrzebne te w sumie proste wzory. No, dług w okresie T, no to można go zapisać jako dług w okresie poprzedzającym plus deficyt no, w tym okresie T. No, nic więcej on nie jest. Tak? Tylko tym długiem starym plus tym, co zaciągnęliśmy w tym bieżącym okresie. Natomiast PKB dzisiejsze można zapisać jako PKB wcześniejsze no, plus to, co dziś ten procent, o który urosło w tym bieżącym roku. Czyli to jest to Y T minus 1 razy 1 plus gamma T. No gamma T jako ten wzrost procentowy PKB dzisiaj, czy w bieżącym okresie. No i to powiedzmy zapisane inaczej, tylko tak jakby rozbity ten ułamek, żeby uzyskać def czy do Y, czyli to, czyli deficyt do PKB, czyli małe, no czyli def małe. No i to D
beta minus 1, żeby uzyskać ten wzór. Czyli co tutaj mamy? Mamy uzależniony dług do PKB od długu z zeszłego roku, wzrostu PKB, no i deficyt. No i to jest, powiedzmy, taka dość intuicyjna zależność. Natomiast mało pomocna, jeśli chodzi o przygotowanie takich ścieżek i jakieś prognozy, bo brakuje tu jeszcze do jakiegoś takiego rozbicia na zmienne, które bardziej jakby nam wpływają na ten proces. Ale możemy jako ćwiczenie policzyć sobie warunek stałości długu w czasie. To znaczy podstawić taki sam poziom długu po jednej i po drugiej stronie tego równania, czyli za dt i za dt minus 1 postawimy sobie dc, czyli jakieś takie d constans, jakiś stały poziom długu, który powiedzmy bierzemy z sufitu, tak? No to powiedzmy może być jakiś poziom długu, na przykład 60% długu do PKB, tak jakbyśmy chcieli mieć, żeby ten dług ustabilizować. No i to w drugiej ramce jest wynik tego podstawienia, czyli odpowiedź na pytanie, na jaki deficyt możemy sobie pozwolić, żeby dług był na założonym poziomie DC, czyli powiedzmy 60% PKB. No i to zależy od wzrostu gospodarczego. Znaczy, no to powiedzmy takie wyrażenie jest zwykle bliskie jedynki, bo tamten wzrost jest powiedzmy mały, to jest oczywiście wzrost nominalny. Natomiast, powiedzmy, załóżmy, niech będzie, że to gamma to jest jakieś na 5% powiedzmy, tego wzrostu nominalnego, to deficyt, który możemy sobie, na który sobie możemy pozwolić, to jest tak, żeby dług publiczny był stabilny, to jest w przybliżeniu wzrost PKB razy ten poziom długu, który chcemy utrzymać. Tak, czyli jeżeli deficyt do PKB będzie taki sam jak wzrost do PKB, znaczy jak wzrost PKB, to dług powinien być stały w czasie. Co oznacza, że jakby teoretycznie, jeżeli patrzymy tylko na zwykły deficyt, no to państwa mogą zadłużać się w nieskończoność. To znaczy nie jest tak, że w pewnym momencie ten dług na przykład trzeba będzie spłacać. Jeżeli po prostu zaciągane są kolejne zobowiązania, ale PKB również rośnie, no to cały czas tylko ten dług jest obsługiwany, natomiast nigdy nie dochodzi do niego spłaty. No to jest, można sobie wyobrazić, tak jakby państwo miało takie konsole, czyli wieczyste obligacje, które po prostu cały czas z nich płaci kupony, ale nigdy nigdy tego nominału nie oddaje. No ale powiedzmy, jest to za przyzwoleniem inwestorów, którzy cieszą się z takiego instrumentu finansowego. No i tak jak powiedziałem, to było takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, jak się wyprowadza ten warunek stałości długu w czasie. Natomiast do przygotowania jakiejś prognozy czy takiej ścieżki, to jest potrzebne trochę bardziej złożone równanie, ale to właściwie też jest taka tautologia, że ono wyprowadza się wprost z poprzedniego równania. No i taka różnica długu do PKB w bieżącym okresie w stosunku do poprzedniego, czyli przyrost długu, bierze się z długu w poprzednim okresie i oprocentowania tego długu, znaczy tyle, ile jakie jest nominalne oprocentowanie dotychczasowego długu. Tym większy będzie ten przyrost, im oprocentowanie było wyższe. Natomiast nominalny wzrost PKB, im wyższy, tym mniejszy jest ten przyrost. I ostatnim czynnikiem, który tutaj jest najbardziej tajemniczy, to jest tak zwany deficyt prymarny. Można by tak przetłumaczyć, primary deficit. To jest deficyt, który by był, gdybyśmy nie mieli żadnego długu. Tak należy o tym myśleć. Co by było, jak wyglądałyby finanse publiczne państwa, gdyby państwo nie było obciążone żadnym długiem? Odpowiedź jest taka, byłyby to dochody minus wydatki, ale tylko te wydatki, które nie są związane z obsługą zadłużenia. No i to jest pojęcie, które chciałbym, żeby państwo
z tego wystąpienia zapamiętali, bo no, powiedzmy, jak się patrzy na finanse publiczne różnych państw, no to gdyby na przykład odpowiedź na pytanie, czy takie państwo mogłoby zbankrutować, znaczy czy w jego interesie by było, czy w ogóle dałoby, byłoby w stanie funkcjonować po bankructwie, to jest pytanie, jaki jest ten deficyt prymarny, bo jeżeli tu jest nadal deficyt, czyli on jest poniżej zera, no to finanse się nie dopinają, mimo że długu nie ma. No to w sytuacji bankructwa to no, natychmiast zabrakłoby środków na coś. Natomiast jeżeli tu jest cały czas nadwyżka prymarna, no to w przypadku, gdy powiedzmy anulujemy cały ten dług, to no, automatycznie generujemy nadwyżkę budżetową, czyli można nawet obniżyć podatki. Czyli to, no i jakby też to, co, jak wygląda ten deficyt prymarny, no to jest też pierwsza rzecz, na którą patrzą analitycy no, oceniający, jakby by prawdopodobieństwo bankructwa, czy jakby szanse wypłacalności tego państwa. Jak doszliśmy do tego wzoru z poprzedniego? Nie chcę tego wypisywać, bo to można sobie na kartce samemu rozpisać, a nie zajmowałoby to czas niepotrzebnie. Więc jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o wzory, którą tutaj pozwolę sobie zapisać, to jest warunek stałości długu w czasie pochodzący z tego równania, czyli po podstawieniu tego DC pod każdy, pod DT i DT minus 1. No i to jest o tyle istotne, że no tutaj pojawia nam się różnica oprocentowania długu i wzrostu PKB. I historia uczy, że no i przemnożona tak przez ten poziom długu założony, czy tak ten, który chcemy utrzymać jako stały. 1 plus gamma to jest bliskie 1, to na to nie należy patrzeć. No i historia uczy, że oprocentowanie długu jest przeważnie większe od wzrostu PKB nominalnego. I, no i to oznacza, że powiedzmy, są wyjątki. Na przykład wyjątkową sytuację miała Grecja, Hiszpania czy Portugalia, że ich oprocentowanie przez wiele lat było niższe niż wzrost PKB. Również podobna sytuacja jest w Polsce. I to z jednej strony jest bardzo korzystna sytuacja dla finansów publicznych, ale no jest jakieś niebezpieczeństwo, że można no, nabrać nawyków zadłużania się, które potem będzie trudno opanować. I to też by też Polsce grozi. Więc jakby typowa sytuacja, raczej dla krajów rozwiniętych, to jest, że to jest ujemne. Znaczy, nie, że to jest dodatnie, tak? Czyli, że musimy mieć nadwyżkę prymarną, żeby utrzymywać dług na tym samym poziomie. No i tu jest jakby odpowiedź na pytanie, czy można się zadłużać w nieskończoność. No bo takie zadłużanie tylko po to, żeby obsłużyć dług, a z nadwyżką prymarną, znaczy z nadwyżką prymarną, to oznacza, że my tak naprawdę no, nie korzystamy już z żadnego nowego długu. Znaczy, nie korzystamy już z długu w tym sensie, żeby on nam zwiększał nasze możliwości wydawania pieniędzy, czy nasze możliwości rządu. I to jakby z perspektywy rządu jest mało atrakcyjna sytuacja. I może nawet sam rząd popchnąć do tego, żeby zbankrutować, bo już jakby żadnej piniaty tak naprawdę nie można obywatelom zaoferować, bo cały ten deficyt, który mamy, no, który niby powiększa nasze możliwości wydatkowe, no to on tak naprawdę bierze się z tego, że obsługujemy stary dług. Więc może być kuszące, żeby ten stary dług anulować. I... No właśnie. Tak, no i to powiedzmy, dalej będziemy korzystać z tego równania na górze w białej ramce. I może jeszcze jakieś takie podsumowanie tego, co widziałem bez tych wzorów. No tu jest taki powiedzmy, jakiś taki zbiornik pod ciśnieniem, z którego mamy dopływ i odpływ. I jakiś taki manometr, który nam pokazuje, jak to ciśnienie jest duże. No i ten manometr ma symbolizować dotychczasowy poziom długu, znaczy wskaźnik jakiś długu do PKB. Pompujemy, czyli to, co zwiększa to ciśnienie, czyli zwiększa ten dług, to jest to oprocentowanie starego długu, wydatki nieodsetkowe,
czyli wszystkie wydatki nie będące wydatkami na obsługę długu, no i dotychczasowy poziom długu. Natomiast to, co powoduje, że tutaj jakby sytuacja się no, powiedzmy, poprawia z perspektywy finansów publicznych, no to są dochody budżetowe i wzrost PKB. Im to większe, tym jakby więcej uchodzi i nie ma jakiegoś niebezpiecznego ciśnienia, nie dojdzie tam do tego czerwonego poziomu. Tak? No dobrze, nie wiem, czy ja wytrzymam tak bez mikrofonu, mówić, chyba że to działa jako mikrofon. No dobrze, no to wydaje się, że sytuacja jest prosta, no bo powiedzmy, są trzy czynniki, które powodują zwiększenie długu do PKB, a dwa, które powodują zmniejszenie. No ale problem polega na tym, że one w bardzo daleki sposób interagują ze sobą. Tu ja zaznaczyłem takie przykładowe interakcje, natomiast można ich dodać dużo więcej, już nie chciałem zagmatwać tymi strzałkami. Najważniejsze jest PKB, które wpływa zarówno na dochody budżetowe, jak i na wydatki nieodsetkowe. To znaczy w sytuacji recesji, no jakby w ustawach jest zapisane, że trzeba zwiększyć transfery. Albo tak przede wszystkim no, zasiłki dla bezrobotnych, czy szereg innych świat, którymi objęci są bezrobotni. Na przykład. Tak. Jednocześnie spadają dochody, no bo ludzie nie pracują, nie płacą podatków. I to no, drastycznie samo w sobie zwiększa dług, tak, zwiększając wydatki, zmniejszając dochody, no a jednocześnie spada PKB, więc dług do PKB dodatkowo rośnie z tego powodu. Inne to jest, jak oprocentowanie reaguje na dotychczasowy poziom długu. Jeżeli powiedzmy inwestorzy czują, że no, jakby to ciśnienie tutaj jest za wysokie, no to zaczynają żądać wyższego oprocentowania. No i to samo w sobie zwiększa dług, bo koszt jakby odsetkowy obsługi tego długu rośnie. No i to jakby może doprowadzić do jakiejś takiej samospełniającej się przepowiedni. No w pewnym momencie, dlatego że rośnie oprocentowanie, rośnie dług. A dlatego, że rośnie dług, no rośnie oprocentowanie, bo inwestorzy widzą, że ten dług jest coraz bardziej ryzykowny, coraz mniejsza szansa, że on zostanie spłacony. Więc z tego powodu w końcu ten zbiornik może eksplodować. Tak? No oczywiście tak jak mówiłem, to może więcej tych interakcji. No, dotychczasowy dług może przestraszyć sam w sobie. Jakby taka sytuacja wzrostu stóp procentowych może doprowadzić do spadku PKB. Spadek PKB, tak jak te strzałki pokazują, też doprowadza do wzrostu długu. No i tak. To wszystko właśnie tutaj, co powiedziałem. Teraz chciałem pokazać na rzeczywistych liczbach. Czyli przeprowadziłem sobie taką prostą symulację zaburzenia Grecji. Tylko nie teraz, bo teraz już wiadomo, że to jest bankrut. Natomiast w 2005 roku właściwie wszystkim inwestorom się wydawało, że tutaj sytuacja jest stabilna. No i mogę jakby otworzyć jakiś ich sposób myślenia. No tutaj są dane dla Grecji, tam z lat, czy 5 lat poprzedzających. Pięciu lat poprzedzających 2005 rok. No i widać, że ten poziom długu już jest też wysoki, tam on oscyluje około 100%, ale no, był wyższy w 2001, 2005, trochę w sumie spadł. Spada cały czas oprocentowanie, bo Grecja weszła do strefy euro i jest ta konwergencja stóp procentowych, już mało się różni oprocentowanie obligacji w strefie euro. Tak. Spadają też odsetki w stosunku do PKB, czyli coraz mniej jest wydawane na obsługę długu. PKBR to jest PKB, wzrost PKB realny, bardzo wysoki, kwitnąca gospodarka, tak? Może 2-3% w 2005 roku, no ale wcześniej bardzo wysoki wzrost. Duża inflacja to też jakby no, z perspektywy finansów publicznych sprzyja stabilności długu, bo im no, liczy się wzrost nominalny. Ja znam, jak dzisiaj nominalne oprocentowanie. No, wydatki. Powiedzmy tak jak mówię, dochody budżetowe do PKB bardzo niskie, mamy 44%, 46% coś takiego. No to jedne z najniższych w strefie euro były. No ale wydatki do PKB też nie są jakieś astronomiczne, no i powiedzmy spadają, no albo przynajmniej są w miarę stabilne. No i deficyt prymarny, powiedzmy, no już jest.
To jest zagadka, czy to jest deficyt, czy nadwyżka. Jak się, no, deficyt z minusem, no to powinna być nadwyżka. Pytanie, czy tu jest nadwyżka. No nie, czy deficyt na plusie to jest deficyt, tak? Czy tu musiała być jakaś nadwyżka? No tak, że dług im spada w tym czasie, w tych latach 2021-2003. No więc... Powiedzmy, na podstawie tego, co było w ostatnich 5 latach, no można sobie założyć te kluczowe parametry dla tego wzoru i zobaczyć, jak ten dług będzie ewoluował. Więc powiedzmy, ponieważ takie było wysokie PKB w ostatnich 5 latach, no zresztą teoria wskazuje też, że to powinna być jakaś konwergencja, że to jest taka gospodarka w sumie rozwijająca się bardziej w stosunku niż rozwinięta, tak jak porównując z Niemcami czy jakimiś krajami Beneluxu, to oni powinni jakby nadganiać. Także więc nie można założyć, że PKB potencjalnie to będzie rosło w tym okresie prognozy no, średnio tak jak rosło w ostatnich 5 latach, jak rosło realnie PKB. No inflację można założyć niższą, bo ona będzie zmierzać do celu Europejskiego Banku Centralnego, czyli 2% rocznie. Deficyt prymarny też przyjmiemy średnio z ostatnich 5 lat. No a oprocentowanie długu na rynkach, już tutaj nie będziemy kura optymistami, niech będzie, że ono się ustabilizuje na poziomie 2005 roku, bo nie będzie dalej spadać. No i zobaczmy, co z tego nam wyszło. Po podstawieniu jakby rekurencyjnym do tego wzoru. No pięknie, dług zjeżdża no tam już w 2010 roku do 90% PKB, no i tak jakby to sobie przedłużysz, to będzie to spadać aż do zera. Czyli no obligacje są bezpieczne, tak można zainwestować, nie powinno być żadnych niespodzianek. No a co się stało? Jak to rzeczywiście w stosunku do prognozy. No oczywiście tak, to już tam po 5 latach, no to już jest no niemal, no nie dwukrotna, no ale tam różnica 60% procentowych. No i pytanie, czy to już się dało przewidzieć tym prostym narzędziem? No i odpowiedź oczywiście jest tak, jeśli by zmienić założenia, tak, żeby powiedzmy, przygotować taką prognozę typu stres test, czyli na przykład, no powiedzmy, rośnie PKB przez 2 lata, tak jak już zakładali, no a potem mamy spadek o 4%. O 3%, czyli taka no, przez dwuletnia ciężka recesja, spada też inflacja poniżej celu, a odsetki do długu rosną, bo inwestorzy się niepokoją spłatą. No i dodatkowo też, tu jest taka tabelka, to też no, pochodzi z jakiegoś takiego artykułu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który też powiedzmy liczy takie ścieżki, no to też może taki trochę kuchni, jak coś takiego się wylicza. No tutaj dla różnych krajów, no, chyba też nawet Polska tam się znalazła, ale chyba ją uciąłem, bo to za długa tabelka była. To są jakieś elastyczności, jak reagują wpływy z różnych podatków na zmiany PKB. Czyli jeżeli mamy recesję, to o ile nas spadną dochody. No i też te Social Security Contributions, to też są jakieś elastyczności, jak rosną wydatki socjalne, jak spada PKB. No i tak naprawdę istotna jest ostatnia kolumna, overall balance, czyli co się dzieje z deficytem budżetowym, jeżeli spada PKB. No oczywiście ten deficyt rośnie, no i pytanie o ile, no i to w zależności od kraju to jest inna liczba. No i dla Grecji to jest 0,47 i ja taką też wykorzystałem w tej symulacji, że ten deficyt prymarny musiał wzrosnąć, tak, ze wydatki, ze recesją. No i co by się wtedy stało? No, ta moja prognoza no, nie była aż tak drastyczna, jak to co zobaczyliśmy. Ale to już jest ten kierunek. To już jest zdrowsze to co się stało. Więc powiedzmy, przy odpowiednich założeniach to można było przewidzieć. No i... Jeszcze tak już nie ścieżki, natomiast znaczy nie takie ścieżki wyprognozowane, ale dwie takie bardzo, bardzo znaczące ścieżki zadłużenia do PKB dla Irlandii i Hiszpanii. Przede wszystkim no ten przykład Irlandii, jak ktoś tego nie widział, no to jest szokujące, że im się tak udawało ładnie z tym długiem zarządzać, że on właściwie już zbliżał się do zera. No tam już na pewno wielu prognozowało, że za 5 lat to już będzie
będzie trzeba gromadzić jakieś, nie założyć jakiś sovereign wealth fund, żeby zagospodarować nadwyżki budżetowe, bo już długu praktycznie nie ma. Na dług eksplodował do 100% PKB w ciągu 3 lat. Za sprawą przede wszystkim planu ratunkowego dla sektora finansowego. Podobnie Hiszpania. Nie aż tak nisko im się udało zejść, ale gwałtowny wzrost długu spowodował też wzrost oprocentowania, tak, powyżej nawet obligacji polskich. No i póki Europejski Bank Centralny zaczął skupować tych obligacji już masowo, tak jak to się teraz dzieje, to oprocentowanie doszło do 6,5%. To chyba jest rekord. Nie wiem, nie było mnie trochę w kraju, to może coś się wydarzyło, ale wydaje mi się, że tutaj nic się nie stało nowego. Więc no, to pokazuje, co też w ogóle do czego się staram przekonać, to, że jeżeli jest w ogóle jakiś bezpieczny poziom długu do PKB, to on jest znacznie niższy niż 60%. Także tamte kraje utrzymywały niżej i mimo to jakby postawione zostały, może Hiszpania jeszcze nie, ale Irlandia z całą pewnością na skraju bankructwa. No Hiszpania być może, gdyby nie wsparcie Europejskiego Banku Centralnego i te gwarancje europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, też może by już miała kłopoty jeszcze poważniejsze. Więc pokazywałem te prognozy? Jakby no te dwie, które jedna powiedzmy no tak chybiła celu, a druga powiedzmy była w miarę trafna. No otóż no moim zdaniem dynamika tego procesu jest tak skomplikowana, że nie może być podstawą do prowadzenia polityki gospodarczej. Zbyt wiele jest tych interakcji, zbyt trudno jest przewidzieć kluczowe zmienne i powiedzmy no ten wynik może być praktycznie każdy, i zwłaszcza jeżeli ten poziom długu jest dostatecznie wysoki i działa to, że jego oprocentowanie jak na rynkach rośnie, to on zacznie szybciej przyrastać, taka śniegowa kula. Nie? I w związku z czym utrzymywanie długu do PKB na poziomie 60% albo jeszcze więcej, no to jest proszenie się, żeby w pewnym momencie ten dług eksplodował. Tak powiedzmy, u jednych krajów to jakoś lepiej wychodzi zarządzanie, jakieś stabilizowanie tej ścieżki, a u innych gorzej, ale to jakby niebezpieczeństwo właściwie dotyka każdego kraju. Co wydarzyło się było w Hiszpanii, czy Irlandii. Irlandia nigdy w życiu nie zbankrutowała, co jest rzadkie, jak za chwilę zobaczymy. No i tu jest pewien paradoks, bo no dla stabilności długu jest koniecznie sprawnie funkcjonujący rynek. Dlatego, że no, inwestorzy nie mogą się zachować nieracjonalnie i podwyższać oprocentowania, mimo że państwo jest wypłacalne. Bo jakby podwyższając oprocentowanie do odpowiednio wysokiego poziomu, można zabić każde państwo, nawet Niemcy. Jakby im oprocentowanie na rynkach poskoczyło do 20%, to by też zbankrutowali. No i jakby byłaby taka sama spełniająca się przepowiednia. Więc, no a z kolei, no, mówi się, że ten deficyt no, jest potrzebny po to, żeby ustabilizować koniunkturę, czyli jakby jakąś nieefektywność czy zawodność rynku tutaj przezwyciężyć, tak? Czy to jest to jakiś paradoks, czy polegamy na rynku, czy z jednej strony konieczna jakaś bardzo daleko idąca wiara w rynek, żeby walczyć no, też z rynkiem. No dobrze, to jakby była pierwsza część. Dalej już powinno być lżej, bo to tylko takie są historyjki, co nam Rogoff i Reinhardt opowiadają. Więc przede wszystkim, jak dużo było bankructw przez ostatnie 200 lat? 250 przypadków bankructw międzynarodowych, czyli sovereign external defaults, i 68 przypadków bankructw krajowych. To różnica jest taka, że bankructwa międzynarodowe to jest dług wyemitowany na zasadach no, nie tego państwa, które emitowało. To już byli przeważnie w innej walucie. Natomiast dług krajowy no, to jest w ramach prawa krajowego i no, zwykle też w walucie krajowej, choć też nie zawsze. I oni zwracają uwagę, że te bankructwa the domestic public debt defaults to są znacznie mniej znane i też jakby się tym ekonomiści specjalnie nie interesowali, bo to mało też dotyka inwestorów zagranicznych. No ale powiedzmy tamtych pierwszych było dostatecznie dużo, no jak widać przez ostatnie 200 lat, co najmniej jednorocznie.
ale to, jak już pokazuje wykres, jest... to nie jest tak, że to tak się średnio rozkłada, że jednorocznie, bo czasem tego jest spokój przez kilka lat, a czasem jest jakaś taka eksplozja bankructw, no i to chodzi w jakichś takich cyklach. Wykres pokazuje odsetek państw, które są w stanie bankructwa, czyli nie honorują swoich zobowiązań i nie zamierzają tego robić, znaczy nie ułożyły się z wierzycielami jeszcze. No i jak widać, co jakiś czas to poskakuje do 50%, to prawie. To znaczy połowa państw, czy 40% państw jest w stanie bankructwa co jakieś tam kilkadziesiąt lat. No ostatnio mieliśmy taką sytuację na przełomie lat 80. i 90. To były kraje Ameryki Łacińskiej przede wszystkim, które właśnie zbankrutowały i były w stanie tego bankructwa. Było też w czasie wojny, podobna sytuacja po wojnach napoleońskich. Więc to jakby jakaś taka prawidłowość się tutaj nasuwa, że po takim okresie stabilizacji to strzela do góry. No i taki okres stabilizacji mieliśmy do 2008 czy 2009 roku. Taki rzut oka, nie wiem czy tą tabelę widać. Właśnie tutaj jest ta nieostrość, o której mówiłem wczoraj. Rzutnika, który go wspiera. Powiedzmy, pierwsza kolumna, tu są państwa wybrane przede wszystkim z Europy, bo one są takie bliższe. Jaki jest odsetek, to jest pierwsza kolumna tej tabeli, lat, w których to państwo było w stanie bankructwa, czyli nie spłacało swoich zobowiązań, jeszcze nie ułożyło się z wierzycielami. No i zwraca uwagę Grecja, która ten odsetek ma na poziomie 50, w ostatnich 200 latach. 50,60, czyli połowa czasu istnienia tego państwa od czasu niepodległości, chyba w 1826 roku, to państwo było w stanie bankructwa. Więc rzeczywiście reputacja nie była najlepsza i jest to zastanawiające w tym kontekście, że inwestorzy tak łatwo zawierzyli, że te obligacje są równie bezpieczne jak każdego innego kraju w strefie euro, bo Grecja zbankrutowała od czasu swojej niepodległości 5 razy, no i jeszcze miała duże trudności z układaniem się z wierzycielami, bo jakby ten stan bankructwa trwał bardzo długo. No ale powiedzmy, nie wiem, Węgry, 1/3 czasu spędzona w stanie bankructwa, 7 bankructw. Hiszpania, połowa czasu w stanie bankructwa, czyli szybko się układali z wierzycielami, jak na liczbę bankructw, którą mieli, która, jeżeli to, nie wiem, czy Państwo widzicie, wynosi 13. 13 razy zbankrutowali. Więc Hiszpania też nie ma dobrych statystyk za ostatnie 200 lat, co by mogło wskazywać, że tutaj powtórka jest całkiem prawdopodobna. No Rosja 40% czasu spędzone w stanie bankructwa, no to się nakłada chyba głównie to, że oni nie spłacili w ogóle zobowiązań carskich. No to było traktowane jako bankructwo, bo oni byli spadkowiecą prawnym. No ale są powiedzmy wyjątki takie, nie wiem, Belgia, Dania, Finlandia, Francja. To Francja miała epizody bankructwa wcześniej. To jest jakby jedna z tez takiej książki, że to jest jakiś taki proces przejścia od kraju dojrzałego, znaczy niedojrzałego do dojrzałego. I że te niedojrzałe to ciągle bankrutują, ale w końcu jakby przechodzą w stadium, że już nie bankrutują. I Francja na przykład jest takim krajem, że tam za czasów królów, no to ciągle były bankructwa jakieś. No i to był taki kraj przypominający właśnie taki emerging market dzisiejszy. No, ale już jakby przeszedł do tego klubu tych, co nie bankrutują, no tak jak powiedzmy. A to z czego wynika? Nauczyli się mniej wydawać, czy nauczyli się lepiej być? Nie, to znaczy nauczyli się przejmować tym problemem i jakby zarządzać finansami publicznymi z myślą o tym, żeby nie zbankrutować. Tak, no to też jest. Zaraz przyjdziemy do tego problemu. Nie wiem, z czasem to wygląda coś chyba słabo. A to już na szczęście zniknął. No dobrze, tutaj może, no to są jakieś takie przykładowe daty bankructw też państw europejskich czy z Ameryki Południowej. No. Nie, no oprócz tą prezentację powiedzmy, no to do rzucenia okiem samemu, tak? Powiedzmy, no można znaleźć na przykład Polskę. Polska zbankrutowała w 1936 roku, to było związane z odejściem standardu złota. Też jakby liczy się to jako bankructwo, jeżeli były zobowiązania polskie
wymieniane na złoto, a myśmy uznali, że one nie są wymieniane. No i 40 rok, no to po wojnie, ja rozumiem, znaczy w trakcie wojny, czy po wojnie, w sensie po klęsce wrześniowej, no to też te aktywa, znaczy obligacje rządu, no stały się bezwartościowe. Tak, no i bankructwo w 1981 roku. Tak, no stosunkowo mało, no tu na przykład jest też Rosja, ale Rosja, no Rosja zbankrutowała w 1991 roku, potem w 1998, czyli stosunkowo niedawno. I to też powiedzmy, mało kto o tym wie. No Chile zbankrutowali za Pinocheta w 1983 roku, też. No dobrze, tu no oczywiście no, to jest podobne, to już nie tego profesor, bo nie ma czasu, podobna ta tabelka dla krajów Afryki i Azji, oczywiście jest w Afryce, no, to jest jeszcze gorsza sytuacja, czyli może mało tych banków, ale jak już kraj się stawił bankructwa, to przebywa tam przez dziesięciolecia. Czyli jakby no, nie jest w stanie w ogóle się zadłużać. Nie układa się z wierzycielami. No dobrze, więc dlaczego państwa bankrutują? No oczywiście, no ja staram się przekonywać, że no, przyczyna jest nadmierne zadłużenie, a nadmierne to jest właściwie no, każde inne niż bardzo niskie. Bo właściwie każde może być nadmierne w odpowiednich warunkach. Szoki makroekonomiczne, no to na pewno jest prawda i to jest jakaś taka no, prawidłowość dla tych krajów emerging market, że jeżeli no, schemat jest prosty. Najpierw rosną ceny towarów, które oni eksportują i oni wtedy mają boom i gospodarczy i też finanse, znaczy wydatki rządowe rosną deficyty, bo im wszyscy pożyczają, bo oni mają bardzo dużo dochodów z eksportu, czy takich towarów, no ale potem załamują się rynki towarowe, eksport spada, załamuje się PKB, rosną jeszcze wydatki, rośnie dług i wszystko się rozpada. No i to tak co. No jakby razem z tymi cyklami towarowymi chodzi, tak jakby nałożyć ten odsetek bankructw na jakiś indeks cen towarów, no to jest tamten wskaźnikiem wyprzedzającym. Jak towary pikują, to zaraz bankructwa rosną. No szoki terms of trade, no to właśnie do tego się sprowadza, także to nie jest to, co my eksportujemy, a to, że i to, co importujemy. Kryzysy bankowe, no to była Irlandia, tak jakby gwałtowny, główna potrzeba wydatków na pokrycie strat banków. Kryzysy płynności, czyli przestają nam pożyczać, no i jakby zmuszeni są zbankrutować, bo nie możemy rolować własnego długu. Albo brak woli do spłaty. No tutaj, jeżeli mam 4 minuty, to pozwolę sobie pominąć ten slajd, żeby powiedzieć, jak wygląda bankructwo. Otóż, Mateuszu, zamiast kartki przynosi to wody, można było przynieść. No. Więc czym jest bankructwo? Bankructwo to jest sytuacja, w której państwo odmawia honorowania swoich zobowiązań. Czyli jaki jest taki bezpośredni efekt? Bezpośredni efekt jest taki, że obligacje państwa przestają mieć wartość. No i wszyscy ci, którzy taką jak się wydawało, że mają, czyli na przykład mają wartość zero, ale to jest raczej rzadkie. Zwykle to jest sobie połowa wartości albo no, trochę więcej, no, ale wyraźnie mniej niż było na początku. No i wszyscy ci, którzy posiadają te obligacje, albo też no, są beneficjentami gwarancji wystawionych przez rząd, no tracą. Natomiast to nie jest tak, że nikt na tym nie zyskuje, bo wraz z tym, że wyparuje aktywo, wyparuje też pasywo, czyli pasywo, które mają, no, zobowiązanie, które mają podatnicy na to, że będą musieli no, pracować na te obligacje. Więc no, bankructwo oznacza też spadek obciążeń podatkowych przyszłych, bo nie trzeba będzie tego spłacać. Czyli powiedzmy, może zdarzyć się taka sytuacja, także no, bankrutujemy, ale no, jakby my, czy powiedzmy, może to już rozważmy w takim przypadku, kiedy opłacałoby się zbankrutować? No i tu jest przypadek długu równo rozłożonego. Znaczy, jeżeli wszyscy pracujemy, wszyscy mamy obligacje rządowe, to jest bez sensu, bo pobiera się nam podatki tylko po to, żeby spłacić obligacje, które sami posiadamy, więc ponosimy ten koszt opodatkowania. Jest cały ten aparat, ale to jest zupełnie niepotrzebne, bo nikt na tym nie zyskuje, jeżeli jest to równo rozłożone. To taki dług natychmiast należałoby znieść.
inny przypadek, gdzie bankructwo mógłby słuszne jest tak zwany odrażający dług, to jest odious debt to the theory. To jest dług, który zaciągnął rząd, który jest ewidentnie niemoralny, niszczący dla sąsiadów i obywateli. I taki dług, no, moralny jest go nie spłacać, tak jakby tak głosi teoria. No i dlaczego to miało być dobrze, żeby takich długów nie spłacać? No wszystkim dlatego, żeby takie państwa nie mogły zaciągać zadłużenia, że jakby one nie mają moralnej legitymizacji do rządzenia, to powinny. To nie powinno się im pożyczać, tak, bo potem jak władza zostanie zmieniona, to tamci nie będą spłacać tych starych długów. No oczywiście są też libertarianie czy anarchiści, którzy przekonują, że właściwie opodatkowanie jest kradzieżą i tacy posiadacze, tak jak tutaj cytuję jakiś artykuł, że ci, którzy posiadają te obligacje rządowe, no właściwie nie różnią się od inwestorów, którzy pożyczyli gangowi złodziei. Tak, którzy no, obiecują to spłacić z tego, że będą rabować innych. No i właściwie z tego powodu dług należałoby znieść. No, dlaczego współcześnie się... Boże, pytania to będą, jak przejdziemy do części pytaniami. Dlaczego... Skąd jest opór przed bankructwem państw? No, opór jest taki, że dług nie jest symetrycznie rozłożony. Na przykład posiadają te obligacje ludzie, którzy już nie pracują. No i w sytuacji, kiedy one wypalują, no to oni na przykład żyli z tych obligacji, a teraz nie będą mieli z czego żyć. Na przykład unikali państwowego systemu emerytalnego, odkładali sobie sami, głównie w obligacjach, bo mieli niską skłonność do ryzyka, no i tu wypalą te obligacje i z czego oni będą żyli. Tak, no, inna sprawa to jest sektor finansowy, który posiada tych obligacji bardzo dużo i jak jemu wyparują te aktywa, no to też znikną depozyty, no i będzie fala banków. I to też powiedzmy, no to jest coś, co w dzisiejszym systemie jest nie do pomyślenia dla mainstreamowych ekonomistów. To jest jakiś taki fundament, że banki nie, przynajmniej masowo nie mogą zbankrutować. No, a bankructwo rządów oznacza bankructwo banków. To jest sprawa bezdyskusyjna, tak? No i myślę, że to możemy przejść do tych pytań. Ja tu mam trzy pytania, które sugeruję, żeby zadać, ale nie są obowiązkowe, można pytać o coś innego. Ja mam jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego używa się pojęcia kradzież? Ponieważ ja ostatnio zdarzałem się z prawnikami i jakby musiałem zweryfikować nomenklaturę, ponieważ wyszło na to, że kradzież dokonywana w mocy prawa nie jest kradzieżą. Można nazwać rabunkiem. Ale nie jest to kradzież. No, poza tym, żeby jakieś postępowanie było kradzieżą, to warunkiem koniecznym kradzieży jest to, że osoba okradana nie jest świadoma, że jest okradana. Prawda? Bo jak ktoś przychodzi mi na moich oczach zabiera mojego laptopa, no to znaczy, że ja nie jestem okradany, jestem rabowany. Prawda? Nawet jeżeli go kradną mi w nocy, kiedy ja śpię, no to ja to jest kradzież. Krótko mówiąc, inflacja by się kwalifikowała jako kradzież, bo tego większość ludzi jest nieświadoma. Natomiast podatki nie są kradzieżą, ponieważ są tylko rabunkiem. Nie, bo tu jakby ja to tłumaczę na przykład z angielskiego, nie wiem czy pan, czy jakby angielski język zachowuje tę intuicję, o której pan mówi. Nie wiem, czy cech to jest kradzież, czy to jest kradzież? To jest kradzież. Szczerze na złodziejstwo, no ale właśnie o to chodzi, że to jest nieprecyzyjne. Ja na to zwracam uwagę, bo rozmowa z prawnikami i można złodziejstwo to jedno i drugie. I złodziejstwem może być i rabunek i kradzież. Nie ma byśmy przysłować od kogo. Ale jeśli chociaż jedna osoba nie wie, że jest rabowana, to okradana, to wymiany warunków. Ale na przykład to był... Rabunek to jest kradzież z utrwała, że siłowo mi ktoś zabiera. Jak mnie kradnie, kiedy ja śpię, to też jest kradzież. Myślę, że to się mieszczy w ramach złodziejstwa. Pan dwa zdania i wracamy do banku z państwem. Nie, ja chciałbym tylko dodać, że to nie jest tak do końca, że ludzie są świadomi, bo 90% społeczeństwa nie jest świadomo, że jak ktoś kupuje, to w tym jest VAT plus PIT i płacą za tak jakby podatek, wydają swoje pieniądze. To można dyskutować, czy są świadomi, czy nie są świadomi, płacą podatki. Dobra, wracamy do tematu, czyli do banku. Ja mam pytanie. Karol, a potem pan. Czy państwa PIGS zbankrutują? Pytanie z wczoraj. Tak, PIGS, czyli Portugalia, Irlandia,
Grecja i Hiszpania. To PiS wtedy. Moim zdaniem Włochy nie, Hiszpania też nie, reszta... Dlaczego? Reszta tak. Przynajmniej będzie jakaś struktura. Znaczy Portugalia może też się wyślizgnie, ale na to jest jakby najtrudniej powiedzieć. Natomiast dlaczego Włochy nie? Dlatego, że tam nie ma... Znaczy oni ten dług się prawie nie powiększa. Znaczy był 2 lata kryzysu i się powiększył do 120% PKB, ale oni mają bardzo dobrą dyscyplinę fiskalną i, no i już w przyszłym roku będzie nadwyżka prymarna, a potem już w ogóle zbilansowany budżet. Jest bardzo w najbliższym czasie. Jedyne co to mogłoby być, że wzrośnie to oprocentowanie i nie będą w stanie rolować tego długu, ale to wtedy im pomoże Europejski Bank Centralny. A jeśli będzie jakiś szok makroekonomiczny? Znaczy, oni właściwie nauczyli się obsługiwać wysoki dług bez wzrostu gospodarczego praktycznie, więc dla nich szok makroekonomiczny to jest gospodarka w jakiejś takiej permanentnej stagnacji. No wolniej przez ostatnie 10 lat rozwijało się tylko Zimbabwe. Mniej poniżej 1% PKB realnego rocznie. Zresztą chyba 0,2 czy coś takiego przez ostatnie 10 lat. I nawet mimo to obsługiwali ten dług. No wręcz, że nie wiem, no to jest taki inny tego rodzaju argument. Wpływy polityczne banków, które posiadają te długi, no, są na tyle duże, że oni zrobią wszystko, żeby utrzymać nam tą dyscyplinę finansową. No. To jest kraj, ojczyzna bankierów i... Może oni odkryli ten dług na przebie latera. Idealnie ludzi. Ale ten dług obsługiwali... Nie, tam też jest problem z ucieczką o to podatkowanie. Nie taki jak w Grecji i jakby... Z jakimś takim niesprawiedliwym rozłożeniem tych ciężarów podatkowych. No. Ale w lepszych latach obsługiwali ten dług, prawda? Tak, że też mieli precedens zejścia ze 120% po prostu 90. do tam 90 paru. Więc oni jakby wygrzewali się już raz z takiego dołka i też nie mieli specjalnie wzrostu gospodarczego. Irlandia? Irlandia? No Irlandia to jest... Że tu jeżeli... No, to jest kraj, który cały czas jest w czołówce wolności gospodarczej na świecie. Jest tak dobrze spozycjonowany, jeśli chodzi o położenie geograficzne, język, że jakby, no, perspektywy dla wzrostu gospodarczego no, są cały czas na dłuższą metę raczej dobre. No. Nie wiem, elastyczny rynek pracy. Też bardzo dobra historia zadłużenia, czyli nigdy nie zbankrutowali. Więc. No ale jednak cały czas, deficyt tutaj pan pokazywał, były takie te deficyty i ta Irlandia też wychodziła poza skalę z deficytem 30%, no ale to było na ratowanie banku, zresztą moim zdaniem pisałem o tym, że był fatalny pomysł, trzeba było bankom bankrutować i nie ładować w nich tych pieniędzy. Czy zapewne w przypadku Irlandii jakieś, bo tak, no, oni cały czas mają olbrzymie deficyty, tak? Nadal, mimo że już ten, nie pomagają sektorowi bankowemu, ale to dostosowanie musiało być olbrzymie i nie wiadomo, czy oni zdążą przed dotarciem do 100. Już jak to grubo przekracza 100, no, przy 150% PKB, no to już trudno sobie wyobrazić, żeby był dług na dłuższą metę do zbicia, czy do spłacenia. Także moim zdaniem Irlandia, Portugalia i Grecja to są kandydaci do bankructwa. Hiszpania ma niski ten dług do PKB cały czas. No i jakby to jest sporo czasu, żeby go ustabilizować i on tam przebije 100%. Oni tam cały czas mają 70%, mniej nawet. Poza tym wysokie oszczędności obywateli, to, że to Hiszpanie ten dług posiadają, to też jakoś motywuje. To też jest bardzo ważne, kto ten dług ma. Jeżeli to mają nasi obywatele, no to jest mniejsza skłonność polityczna, żeby doprowadzić do bankructwa. Bo to przede wszystkim my będziemy... Nasi obywatele stracą. Natomiast jeżeli to nam pożyczała zagranica, to jest dużo większa chęć. Tak jak w przypadku Grecji. Waluta euro w tym przypadku nie spowoduje jakiejś sytuacji domina? Dodatkowo? Nie przelewarowanie się. Znaczy, no, sytuacja domina, no to rozumiem, że to jest dla mnie oczywiście przez sektor finansowy, że ponieważ no, wielu, to jest taki popularny rysunek, bo to tam jakiś
wiz taki rynek dał, jak to, kto jest komu winien, jeśli chodzi o te, kto ma czyli obligacje, jest taka, taki pajączek, no i to też wykorzystuje się tak, żeby pokazać, że tutaj będzie jakieś domino. No, znaczy, to domino musiało, znaczy, Grecja jest za mała, żeby takie domino zacząć. Znaczy, te straty, które wynikły z bankructwa Grecji, znaczy już częściowo wynikły dla europejskich banków, są za małe. Te banki są dostatecznie duże, mają dosyć dużo kapitału, żeby takie straty przyjąć. I gdyby zbankrutowały jakieś większe państwa, na przykład takie jak Hiszpania, no to rzeczywiście kapitał banków europejskich w dużej mierze by wyparował. I więc jakby zaczęły bankrutować jedne banki, no to inne, które mają jakby, które pożyczały tamtym, no też by się znalazły na prawie bankructwa. Takie domino jest możliwe, no ale to, żeby jakby je popchnąć, to musi znaczyć coś więcej niż bankructwo Grecji, Portugalii bądź Irlandii, bo to są cały czas małe kraje do wytrzymania. Natomiast bankructwo dużego kraju, to jego, jak Włochy albo Hiszpania, no to rzeczywiście by było, no w dużej mierze koniec systemu finansowego, systemu bankowego europejskiego z tymi bankami, co znamy. Znaczy, one musiałyby zmienić właścicieli. Tak? Ale tak, zainteresować się... Jakby pan mógł trochę szerzej głośniej, przepraszam. Wczoraj co niedzieli zwrócił na swoim wykładzie uwagę, aby zainteresować się rynkami śledzącymi. Niekoby jest taki trend na to, aby patrzeć na Azję, na Chiny, na Indie i tak dalej. I teraz pytanie moje jest, jak wyglądają te bankructwa w takim rejonie? Ile czasu te państwa spędzały na stanie bankructwa? Tu jest, powiedzmy, to jest tak, ja... Nikt nie pożyczył. Znaczy, tu zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja, tak? Znaczy, na przykład ten kryzys azjatycki z 97 roku to nie był kryzys bankructw, znaczy tam żadne państwo nie zbankrutowało, więc one mają raczej dobre statystyki. Powiedzmy, no, prawie każdy, nie, Korea na przykład nigdy nie zbankrutowała, Malezja też nigdy, tak samo Tajwan i Tajlandia. No ale inne zmiany, jakieś tam Filipiny, Indonezja, Indie zbankrutowały 3 razy, Chiny 2 razy. Ale tak, no tu raczej jakby wydaje się, że one na pewno lepiej wypadają niż kraje Ameryki Łacińskiej, które jak Argentyna właściwie bankrutuje co mniej niż 10 lat. No tu jest Argentyna. Proszę, w 1951, 1956, 1982, 1989, 2001 i chyba 2009 też po wydaniu już tej książki, czy 10. Więc tak, no, no ale to też jest, no, powiedzmy, kraje Ameryki Południowej też są tymi emerging markets. A jak Turcja? Turcja. Chyba Turcja została ucięta. Znaczy, ja w ogóle tą książkę mam, więc nie to są ucięte. No Asia, no to chyba dobry kontynent. Była Turcja w Europie, w Europie tak nie było. W Europie? To kawałeczek. A, no to proszę bardzo. To byłaby tu, tak? 6 razy zbankrutowała, ale szybko się układała z wierzycielami. Tak, w czasie I wojny światowej, potem w czasie jego kryzysu, w czasie II wojny światowej, w 1978 roku i w 1982. Co mogło właśnie wschodzić, co się tak, Ukraina, Białoruś? Znaczy, to są państwa raczej bez historii, więc nie mogły zbankrutować wcześniej. Więc mają świetny, znaczy 0%. Tak? Sytuacja obecna, jak mają Ukrainy zwłaszcza, to już jest na pewno bankructwa, czy jeszcze trochę ma? Nie wiem, no musiałbym przyjrzeć się, tak? Będzie chciał skosztować tą Hiszpanię, bo jak czytałem, to może to było przeznaczenie, że Hiszpanie po prostu są zadłużeni za granicę. No Włosi są, mają oszczędności i jeśli są pomyślnie, to są swoim dłużni, a Hiszpanie łącznie z prywatnym długiem to jest za granicą. On powiedział, że Hiszpania jest w dobrej sytuacji, ponieważ ma oszczędności, są winni swoim, a to co ja przynajmniej czytałem, że Hiszpania jest właśnie w złej sytuacji, bo w ekonomii tak wielkiego, że Hiszpania może zbankrutować, ponieważ ich dług jest długiem, który jest
jesteśmy winni za granicę, a nie słoń. Tak, panie, czy było? Znaczy, wiem, że stopa oszczędności w Hiszpanii jest bardzo wysoka, znaczy, powyżej średniej unijnej. Jaki jest procent posiadania długu przez nierezydentów? Tego nie wiem. Czyli no, w Unii, no to one jakby bardziej się przenikają, tak? Tam ci posiadają dług, nie, francuski i niemiecki, a tam Niemcy i Francuzi ich dług. To nigdy nie jest tak, jak nie wiem, w Japonii, że oni prawie cały swój dług posiadają, a że więcej nie posiada go prawie wcale. Bo to jest też no, jakby jedna waluta. Łatwiej jest posiadać tamten dług. Pan proszę, podawarek. No, komentarz i pytanie jakby. Jeden komentarz, no to było padło pytanie o tą Grecję. Czemu banki kupowały greckie obligacje? No to jakby odpowiedź jest w tej książce Filipa Augusta, tak? Że tam było pokazane, że ECB respektowało obligacje Grecji tak, jako te herkaty potencjalne pożyczki dla banków, jak, tak samo jak w ten sam sposób, jak na przykład obligacje Niemiec. Więc przy większym oprocentowaniu i takiej samej funkcji, bo do tego im było potrzebne, dlatego banki kupowały obligacje Niemiec, miały jeszcze większy kupon. Tak? A pytanie moje jest o ten deficyt humany. Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, że jeżeli kraj jest bardzo zadłużony i ten deficyt primarny jest dodatni, to mu się opłaca zbankrutować. Jeżeli jest nadwyżka prymarna, tak? Mm-hmm. No, to już opłaca. No, nie, można w ogóle o tym myśleć. Czy ja to dobrze rozumiem, że jeżeli zbankrutuje kraj, to nie będzie musiał jakby pożyczać na bieżące życie, więc mu się opłaca, prawda? Jeżeli tu jakby nam się budżet nie dopina, nawet gdybyśmy nie musieli tego długu spłacać, no bo jeżeli, no wtedy na nic już nie pożyczy, jak zapadujemy i z czego to? No, trzeba najpierw ustalić, doprowadzić to do tej prymarnej równowagi. No właśnie, tutaj teraz jest pytanie, że to strasznie trudno policzyć tą wartość, kiedy ona jest, bo przecież trzeba uwzględnić tyle czynników, łącznie z samym, jaki mamy wpływ na ten deficyt ludzi. Trochę tej kuchni, tej symulacji tego nie pokazałem. No, liczy się struktura portfela obligacji tego państwa wcześniejsza. Czy na przykład jest taki, im wyższa jest średnia duracja tego portfela, czyli im dłuższe terminy zapadalności obligacji, tym jakby mniejszy jest wpływ wzrostu stóp procentowych na rynkach. Znaczy, jeżeli mamy powiedzmy 30-letnie przede wszystkim obligacje, czy jakieś bardzo długoterminowe, to, że nam podskoczą nagle koszty obsługi długu, znaczy oprocentowanie na rynku, to jest nam niestraszne, bo te koszty to przede wszystkim są koszty długu już no, tego dawno zaciągniętego na stałą stopę procentową. I no i na przykład Włochy mają raczej krótki, znaczy oni raczej na krótko pożyczali, to jest jakieś takie niebezpieczeństwo. Mogą na jakiś taki kryzys płynności się narazić. To nie będzie teraz tak, że Włochom będzie się opłacało budować, skoro ten główny deficyt będą mieli nadwyżkę, czy jest wymrożony budżet, a to po co spłacać ten budżet, jak już... Właśnie, bo tu jest cel, który ja pominąłem, po co w ogóle spłacać w budżet? No jedno to jest, że to jest w dużej mierze dług krajowy, tak? Drugie, żeby to jest w ogóle pytanie, na które nie ma jakiejś takiej stuprocentowo przekonującej odpowiedzi. Przynajmniej no tu jakieś osoby nie znalazłem, żebyśmy ten problem rozważali. No i liczy się reputacja, no ale reputacja tylko po to, żeby zaciągać nowe dług. Powiedzmy, jeżeli ja bankrutuję, to nie będę mógł dalej pożyczać. No ale w pewnym momencie to ja już mam tak wysoki dług, że ja już tak nie mogę dalej pożyczać. Więc jakby w tym sensie reputacja mało mnie interesuje, bo już nie chcę pożyczać więcej. No, reputacja jako dłużnika, no, jako kraju. Jako kraju, no to kraj, który zbankrutował, na przykład inwestorzy z Azji, takiego kraju potem się boją, mało go szanują i nie chcą z nim robić interesów. Jest też problem zajęcia aktywów zagranicznych. To znaczy, jeżeli ja, powiedzmy, mój kraj ma dużo tamtych długów, które tak już robi bezwartościowe, ale tam są firmy z tamtego kraju u mnie, to ja mogę znacjonalizować. Żeby no, oddać swoim obywatelom to, co tamci jakby im zabrali bankrutując.
No, kiedyś to było tak, że się wymuszało dług. Znaczy, jak już Turcja zbankrutowała w 876 roku, to Brytyjczycy najechali Stambuł. A jak Egipt zbankrutował w 86, to zajęli Egipt. Jak my zbankrutujemy, to zamyślamy się schodzą. Znaczy tak, no, w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli te bankructwa by było kilka naraz i jakby zapanował taki chaos, no to zaczynają być do pomyślenia rzeczy, które wcześniej do pomyślenia nie były, właśnie takie jak zajęcie aktywów tego państwa. Ja mam następujące pytanie, jeżeli... Ale jeszcze sekundę, bo już Alek czeka długo, tutaj pan i kończymy. Tak, jeszcze pytanie. Dlaczego w tej analizie bierzemy dług liczony według metody kasowej, a nie według metody memoriałowej? Tam wspominałeś o tym, ale jakbyś mógł rozszerzyć to, bo ja nie do końca... Czy ta metoda memoriałowa, no to rozumiem, że chodzi o to, żeby całe zobowiązania, które na przyszłość my zaciągnęli, już były dzisiaj liczone. No ale to jest tak, że te zobowiązania, one nie są już no ten, to jest, no, wiek tak, no, te emerytalne zobowiązania, podwyższenie wiek emerytalny do 70 lat i już nie ma tych zobowiązań. No tak, no ale zgodnie ze śladą ostrożności, tak, te wszystkie zobowiązania jednak były wzięte pod uwagę, a wtedy cała sytuacja radykalnie się pogarsza. Czemu państwo otrzymują inne regułę niż nimi przedsiębiorcy, którzy na to państwo pracują? Wiesz, nie no, czy bo jakby... No, można liczyć różne rzeczy, tylko pytanie, co chcemy uzyskać w ten sposób. No, jakby poszukiwałem wskaźnika, który no, jest jakąś taką dobrą miarą wypłacalności tego państwa. No, to, co tutaj panowie mówicie, no to jest dobre, żeby zobaczyć, jakie są ryzyka w przypadku tego długu. Co się z nim stanie, jeżeli nic nie zostanie zrobione. Czyli takie rzeczy też warto liczyć, ale... To są... Nie no, różnica jest taka, że to są jakieś takie miękkie zobowiązania. No. One niby są w ustawie, ale łatwo to zmienić. No, a przedsiębiorca jak podpisał kontrakt, no to musi go honorować. A jakby państwo w ten sposób, to te kontrakty, tak zwane, takie kontrakty społeczne, no nie są tak sztywne. I egzekwowane w sądach. Tak. Nie zwrócił pan, znaczy ja mam taki dysonans poznawczy, polegający na tym, że pan używa na przykład słowa, nam się nie opłaca, czy coś takiego. Znaczy chodzi o to, komu nam na przykład. Mam na myśli to, na ile cała ta rozmowa o bankructwie państwa jest ubolewaniem na bankructwem pasożytów, które nie są w stanie więcej łupić, a na ile jest to po prostu korzystne tak naprawdę, no bo przecież z tego, co pan powiedział, to właściwie wynika na to, że podatnicy zyskują, tak? Czyli to podatnicy to są ci efektywna warstwa społeczeństwa, prawda? Która płaci podatki. Obligacje są kupowane za emitowane fiducjarny pieniądz, prawda? Czyli to jest uprzywilejowana politycznie warstwa, która może sobie pozwolić na rezerwę cząstkową, etc. Prawda? I tutaj porównanie, prawda, do tego finansowania gangu, czyli tak naprawdę bankructwo jest fantastyczną rzeczą państwa. A abstrahując tylko od tych kwestii międzynarodowych korporacji, które tam gdzieś mogą zostać zajęte gdzieś na zagranicach. Znaczy, jeżeli jakby, znaczy w przypadku, kiedy to jest dług krajowy, znaczy nie ma tych międzynarodowych korporacji, jesteśmy winni jakby sami się, na przykład tak jak Amerykanie przede wszystkim, tak? Jest tam trochę Chińczycy czy tak dalej, ale to jest kwestia mało, że więcej niż Chińczycy to ma Fed w długu amerykańskim w swoim bilansie. To pytanie jest, no to jest jakby olbrzymia redystrybucja, która się dokona za pomocą takiego bankructwa. Wszyscy ci, którzy są posiadaczami obligacji, jakby więcej mają korzyści z obligacji niż są płatnikami podatków, stracą, a ci, którzy bardziej płacą podatki niż dostają kupony z obligacji, to oni zyskają. No i pytanie... Ale ci posiadacze obligacji są po prostu rentierami. Te rentierzy tracą, a producenci zyskują. No tak, ale w pewnym okresie swojego życia każdy chciałby być rentierem. Znaczy, pytanie, czy pytanie, czy jak ma prawo do takiego rentierstwa? A no, sam temat... Każdy emeryt jest rentierem, no, ale z tego zmierzam. No i oczywiście jakby...
Można się pozbyć znaczy tego nazwy. Pozbądźmy się eutanazja rozbierze. Tak właśnie będzie. Tak jak Kent, eutanazja rozbierze. No tak, proszę ostatnie pytanie. Mam następujące pytanie. Na ile reputacja państwa jest ważna przy zaciąganiu długu zewnętrznego? Z tego, co pan pokazywał, te tabele, Argentyna regularnie bankrutuje co kilka lat w ostatnim okresie. Czyli wynika z tego, że inwestorzy nie wyciągają żadnej nauki, prawda? Więc ja się zastanawiam w tej chwili, czy ta reputacja jest na tyle ważna, jeżeli się zaoferuje nawet pozornie dużą rentowność obligacji skarbowych inwestorom zewnętrznym, to praktycznie zawsze można znaleźć długi, którzy je kupią. Znaczy, no pytanie, no, powiedzmy, to może być 10%, no i dostaniemy ten kupon, dostaniemy poją go przez 5 lat, a potem będzie bankructwo, czyli byśmy dostaniemy 70% nominału, to wtedy może być nie najgorsza inwestycja. Także... Ale ja to już wyglądało, że się kraje nie zawsze pożyczają sobie tylko dla celów finansowych, często to są cele polityczne, żeby wprowadzać jakąś swoją spółkę, dostęp do złóż, więc no, to nie są tylko takie czyste powody, czyste kalkulacje inwestycyjne. To dlaczego inwestorzy, czy tak nie jest nieracjonalne, że oni pożyczają na przykład takiej Argentynie? No i sobie... No nie wiem, jakby no oni patrzą na cały koszyk tych krajów, tak? Też jakąś dywersyfikację stosują, pożyczają całej grupie, no i cały ten koszyk powiedzmy, nie wiadomo, że to akurat Argentyna znowu zbankrutuje po raz kolejny, to może być jakiś inny kraj. No, może tutaj warto wspomnieć jeszcze jedną taką statystykę, co tak nie ma żadnego nawet, jak chciałem to powiedzieć. Przez ostatnie 30 lat większość krajów, które zbankrutowały, miała długi o PKB mniejszy niż 60%. Czyli jeszcze a propos tego, że też był z Maastricht. 55% krajów miał dług mniejszy niż ten. To mniejszy mógł być nawet 30, 40. Jeżeli jakby nie było chęci do spłacania tego długu, to bankrutowały. Międzynarodowy Fundusz Walutowy to też jest czynnik, który sprzyja, żeby ci inwestorzy pożyczali takiemu krajowi, który ma słabą historię, jeśli chodzi o bankructwa, bo to jest obietnica, że no, w razie kłopotów finansowych przyjdzie Międzynarodowy Fundusz, pożyczy tej Argentynie, żeby mogła spłacić swoje zobowiązania wobec inwestorów prywatnych. No i jakby państwa, wspólnota międzynarodowa przejmie całe to ryzyko, i przejmie też na siebie obowiązek przeprowadzenia reform takich w tym bankructwie, żeby jednak zostało to spłacone. Bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma, co mnie zaskoczyło, raczej dość dobry. Znaczy, właściwie wszystkie te pożyczki są spłacane. To nie jest tak, że to jest jakaś taka zrzutka i potem wszyscy do tego dokładają. To się bardzo rzadko zdarzyło. Raz, dwa czy trzy razy w historii. Przeważnie pożyczki w Międzynarodowym Funduszu są spłacane. No, a to zapewniają te ekipy, które tam jeżdżą i jakby wyciskają obywateli tego kraju, tak żeby no, oni płacili podatki i tak przeszedł jakaś reforma podatkowa, może też inne reformy, które nawet mogą pomóc gospodarce, ale no, wszystkim nakierowane jest to na wzrost dochodów i, no, i spłacenie tych pożyczki. To działa. Pytanie, czy to jest w interesie tych krajów rzeczywiście, że taka instytucja istnieje, czy bardziej w interesie tych inwestorów. No dobrze, to dziękujemy Maćkowi bardzo.